Dobra, to co? Najpierw po Tejna chyba lecimy, co? Mhm. A potem zrobimy Liarę, czy od razu Samarę, jak jesteśmy tutaj? Samara. I potem dopiero Liarę. Mhm. Bo ona, jak chyba nie zrobimy Shadow Brokera, to ona do nas nie dołącza? Czy tak czy siak już jest u nas? Nie, Liara będzie do nas dołączać. Teraz patrz, jak się to robi, synek. Dokładnie! That doesn't help me when I'm dead due to equipment failure. Look, I'm dropping too many credits to screw around here. Właśnie, dokładnie. Ale Shepard się genialnie targuje. Za każdym razem. Specjalne towary. Special items are we talking about? Oh, you know, schematics, designs. Nothing illegal, but I may not have all the licenses to sell them. Czyli tak, nielegalne, ale... Znaczy, legalne, jak policja nie patrzy. Tak. An internal affairs agent from Novaria is trying to catch you dealing with smuggled goods. Oh, Shepard. I'll program the kiosk to offer you a discount, though. Shepard, no sorry, ale on nie wspiera policji, tak? Nie. Moduł obejścia. Podwaja limit czasu, przydałoby się. Shepard słucha NWA po prostu w wolnym czasie. Fuck the police! No ale... No co miał Blasto! Najnowszy film akcji. Okej, okay, to nasz problem. No. Dyskryminuje się przeciwko Omedze. Znaje się awanturnika. Ja chyba wiem, kto to. Znasz ziomuś. Boy? Tak, to jest on. To jest on. Mhm. Nie ma nic do stracenia. Ale masz płaską twarz. No, to jest kolejna brzydka Asari. Tak, Shepard już pamięta. Aha. Truly extreme. Shepard, godziwy edgelord. Oh. I got some asses to kick. Conrad, let me make this perfectly clear. This is not acceptable. Przyznaj, że to było zimne. To było dobre. Co to miało znaczyć? Skąd masz ten pancerz? Dobra, skąd masz pancerz? Dobry pomysł. Mhm. Interesujące. Nie chciała się już. Tak. To tak jak Shepard właściwie. Tak, no okej, okay, dobra. Trochę to szanujemy, ale reszta była niedopuszczalna. Konrad, ty nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo blisko, jak tyle byłeś od tego, jak tyle byłeś od tego, żeby twoja przygoda w tym świecie się zakończyła. Czekaj, tam był wieczór kawalerski, weź do niego. Wiem, ale poczekaj.
Okej, ty mój mały socjopata. I to jest ta cała teoria. To jest teoria spiskowa. Kontrakt reprodukcyjny. Nice. Brzmi dobrze. Mają czajnego kumpla. No. Znaczy... Jak to nie? Proste. To, czyli to było wrażliwe, czyli mają kompleks na punkcie swojego wieku. I widzisz, to jest jakaś aha, dziwna magia. No. Jest to trochę... Tak, ale widzisz, mi się wydaje, dlatego właśnie Asai koniec końców zdominują galaktykę, bo... No. Bo rozumiesz, jak każda... płazy czują coś... Rozumiesz, każda... Każda... Rasa, no, ma... Znaczy, nawet jeżeli współżyją z inną rasą, to każde dziecko jest Asai. Mhm. O, i właśnie tutaj, no, o co chodzi? Aha. Nice. Dużo się dowiaduje z takiej bzdury. A Jezu, a tutaj jeszcze... To jest, nie będziemy tego słuchać, ale to jest jeszcze fajne, bo oni się próbują umówić na randkę. Aha. Znaczy ten, to jest taki friendzone, ten Turianin. Tak. To jest taki gruby friendzone, a ona się próbuje umówić z ludźmi. Mhm. Czy coś takiego. I, a ci chyba tak, z ludźmi, a rozumiesz, ludzie i kłajanie są kompatybilni. No. Pod względem rzeczy, które mogą jeść, czy pod względem, a ci głównie ten, głównie rzeczy, które mogą jeść. Fuck you. Wal się. Ona chyba czeka na Mirę. A wiesz, a on mówi, że ona nie zasługuje na niego, czy coś tam, co, o wiesz, tam, tam. Mm. I on wiesz, o, zasługujesz na kogoś, kto wiesz, to może jeść to samo co ty, kto no, może wiesz tam. Turianie są kompatybilni. Nie. To co, Tain? Czy... Tain, tak. Myślisz? Taki Ditor. Nie Tali? Ale już jesteśmy na Ilium. No dobra, ale że jeżeli chodzi o, wiesz, romanse. Nie, nie lubię Tali. Czemu nie lubisz Tali? Nie lubię Tali. Jesteś rasistą. Ale lubię Liarę, tak? No tak, bo jesteś rasistą. Okej. Listen, I know the data is vital to the Kurosa family. The Sana Dantius didn't give us time to pack. I'm lucky I got out at all, for mercenaries were starting to shoot. Normalne, spoko. Tutaj w tym świecie fakt, że najemnicy zaczęli strzelać, jest po prostu jakimś elementem wydarzeń. Fuck you, jeszcze będziesz nas błagał. Jeszcze będziesz nas błagał, żebyśmy z tobą porozmawiali. Serena? Who wants to know? Okaż trochę szacunku. Szemrane biznesy. Dangerous man to chat with. Your call though. I ran security for Nasana Dantius. Then I found out she was having people killed to cover up her dirty secrets.
She fired me when I confronted her. Her loss. I might have been good enough to stop Thane from taking her down. Jaki sas. Mhm. If you work there, you must have an idea what his opposition. Grunt już się niecierpliwi, Grunt chce już jakoś postrzelać, za długo nic nie robił. No, on nie możemy go wybrać do takich cywilizowanych miejsc. No. A wealthy speculator with a nasty disposition. She's killed her business rivals, government officials. I heard she even took out her own sister. Spoko. Nice. Ice cold. Godny przeciwnik dla Shepharda. Nieuzbrojona kobieta. Biznesmenka jakaś. Tak. No, bizneswoman właściwie. Niech będzie. No, bizneswomanka. No, tak śmiesznie brzmi to. There's a second tower. Dzięki. A czy był drugi samolot? Ale ona też jest brzydka. Dlatego pracują w takich chujowych miejscach. No. A nie są jakimiś striperami. Tak, a nie są na przykład striptizerkami i nie zarabiają poważnych pieniędzy. Ty, właśnie, ciekaw jestem, czy i rodzina nie jest z nich dumna. Czy myślisz, że Wasai jest na odwrót? Jak są prostytutkami, no, to jest szanowane. Zarabiają więcej i rodzina chce, żeby jakieś babeczki, co w biurze siedzą. Tak. Wydaje mi się, że Wasai tak jest. No bo one też odwalają dobrą robotę. Bo no bo one gatunek kontynuują. No. Tak. Myślę, że to ma sens. Myślę, że wszystkie nasze teorie co do Mass Effecta póki co mają sens. Dokładnie. A przynajmniej te z korporacjami, przynajmniej nikt nam, Garusem też. A przynajmniej nikt nam nie powiedział, że nie. No. Kto prowadzi? Ty czy ona? Wydaje mi się, że ona. Albo sam się prowadzi. Ty wsiadasz, masz. Nie, ona coś robi na tym, na jej konsoli. Że Face'a sprawdza. Nową fotkę na Insta. O, pójdziemy na wieżę. Ale jego oczy wyglądają w tym mroku, ja nie mogę. Dobra, czas pozabijać znowu kolejnych niewykształconych pracowników niskiego szczebla. Ja pierdziel, ale to musi być straszne dla tych babeczek Shepharda. Ale co? Wyobraź sobie, że on tam robi słodką miłość z nimi w nocy, jest ciemno. No. I one widzą tylko i wyłącznie tym płonący blisko oczy. Ty wpatruj, Shepard, wiesz, Shepard, on zawsze patrzy, zawsze się patrzy się w oczy, tak. Nieważne gdzie spojrzysz, Shepard, wiesz. Już jest ciemno, to jest jedyne co widzisz, nie? Tak. Fuck! O. Co oni tam jeszcze robili? Nie wiem. Ale zawsze w grach znajdują się tacy. Tak. Okej, okay, dobra, panowie. Grunt, proszę używać strzelby, Garrus, proszę używać snajperki. A, nie pochodziliśmy za bardzo po sklepach. Ale będzie jeszcze na to czas. Wiem, ale chciałbym mieć już nową snajperkę. Znaczy z mechami ta się będzie sprawdzać, nie? Nie dojdzie, że sprawdzać, ale no, ta już mnie troszeczkę denerwuje. Wolałbyś coś cięższego? Tak, a ci, bo też za szybko się kończy do mnie amunicja, wiesz? Dobra, panowie, wchodzimy do tego business center. Pamiętam kiedyś oglądałem jakiś filmik z tej, jak była ta amnezja? Amnezja, no. No. To na czym wybił się PewDie? No tak, wszyscy się na tym wybili, którzy mogli. No. W każdym razie, pamiętam jak oglądałem to i nie wiem czemu oglądałem jakiegoś polskiego let's playa z tego, ale obejrzałem może, nie wiem, z 10 minut tego, bo tylko tak. I było coś tam, że gościu mówi, że... O, bo to był Polak, to jeszcze wtedy jak... Jeszcze, wiesz, oglądałem coś po polsku. I gościu mówi, że no to wejdziemy tutaj do winne celary.
O ja pierdzielę. Nie! Czy wyjdziemy do... Może spróbujemy teraz do winne cellary? Czyli wine cellar. Zaraz, wiedziałeś o tym i nic? Tak, o, ja mam nockę, panie, i ten. Właśnie. Czy są to tacy ciecie tak właściwie? Kto? Salarianin? No, ten salarianin w tym budynku to był taki cieć. No co on robił w nocy w pustym budynku? Ty, ale zobacz, jak przypał dla takiego salarianina. Nie, nie pomogło. Zasłużył sobie na to. Dokładnie, trzeba było być szybszym. Jeden, ale zobacz, trzeba było być szybszym i dwa, trzeba było się spisywać w szkole, żeby nie być takim ciekawym. Właśnie, powiedz mi, czy dla Salarian, bo u nich to, oni mają strasznie duże ciśnienie na to. No. Czy u Salarian to, że jesteś cieciem, to nie jest taka automatyczna, wiesz... On jest pewnie wygnany przez rodziców. Tak. Pewnie nie ma, pewnie on nawet nigdy w życiu nie miał kontaktu na reprodukcję. Nie. I pewnie nigdy nie będzie miał. No, nie będzie już miał. Znaczy, no tak, bo nie żyje. Znaczy, no faktycznie, tak. Wiesz, o co mi chodziło. Wiem, o co ci chodziło. Ale myślę, że tak czy siak bym nie miał. Zabicie tego psa. Dawaj, grunt. Nice. Wow, wiesz ten ślizg? No. Tego psa. Ten pies wie, na czym polega slalom. Driftuje dupą. Trzeba mu wacka. Nice, wybuchu. Ale przypływ adrenaliny sprawił, że tego nie poczuł. Dobra. Mówisz, no... Te sekcje też mnie wkurzały, szybko, bo... Szybko się amunicja kończy do tej, z racji tego, że nas strzela tą obowiązkową serią na 3. No. Oj. Weź, no niech strzelą. Nice. Musimy częściej używać tych umiejętności. Wiem, ale na padzie troszeczkę inaczej. Podejrzewam, że na... Znaczy, mogę je przypisać do klawiszy. Na przykład tak jak tutaj mam kamuflaż. A to tylko dwie mogę tak na szybko. A teraz ta Andromeda będzie już z myślą o kontrolerze budowana, także powinno być lepiej. A to nie było myślą o kontrolerze? Nie, przecież to jest mod. A właściwie tak, no. Ale ja wiem, że była wersja na konsolę, ale interfejs nie był tak, wiesz, robiony z tych pod nią. Okej, dobra, kończmy tą jedną walkę, moi drodzy. Podoba mi się to, że oni tak się czołgają przed tą śmiercią. Podoba ci się to, że... Błagają o życie. Że maszyna ma zaprogramowaną funkcję błagania o życie. Że maszyna ma funkcję strachu i desperacji. Aha. Jeszcze spłonął na końcu, no. Dobra. Jeszcze ktoś? Jeszcze coś? Win. Jezu. Oh fuck. To już była przesada. Panowie. W ogóle jakiś taki dziwny ten budynek. Dziwny pokój przejściowy. Znaczy dziwny ten budynek i też, no tak, pokój, co to ma być? Co to miało być? W sensie, jeżeli to jest takie tymczasowe, to czemu jest taka rampa stąd dotąd i nic poza tym? Mhm. Pieniążki, amunicja. Nie rozumiem tej futurystycznej architektury. Bo jesteś zwykłym plebsem, jesteś ludzkim plebsem. A nie takim salariańskim. Salariańskim plebsem. Geniuszem mopa, czy tam inny ścieri. Znaczy to nie tak, że ja nie... O, fuck! Nie tak, że ja nie szanuję tej jego pracy, tylko no jako... Kto się jako salarianin, umówmy się, nikt go nie szanował z tego powodu. Wiesz, kto powinien wykonywać tę robotę? Batarianie. Albo worcze. Nie, worcze nie pracują. Worcze to są żule. Czy jak, a myślisz, że worcze mogliby być na przykład poddawani konsumpcji?
podejrzewam, że mięso z worcha jest paskudne. Znaczy ja też tak, ale żeby karmić nimi, wiesz, na przykład inne worcha. Coś jak kiedyś była afera, znaczy, bo kiedyś była afera, od tego czasu to się już zmieniło, ale swego czasu wypłynęło informacja, że te tańsze karmy, a nawet niektóre droższe, no, miały także część mięsa z karmy, było to mięso z psów, które były usypiane, co nie? Aha. Także psy jadły psy. Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że worcze tak czy siak to robią. U siebie gdzieś tam. Ale dzięki temu można tym zarabiać. Rozumiesz, wycisnąć z nich jeszcze to, wiesz. Znaczy wydaje mi się, że worcze nawet nie kupują rzeczy w sklepach. One żyją na śmietnikach. Nie no, każdy kupuje rzeczy w sklepach. Nawet największy menel pójdzie czasami do sklepu. Bo po prostu łatwiej tak jest. Łatwiej dostać to, czego chcesz. Może, tylko że to musiało być wtedy mega tanie. No, a ile ty byś... Ile taka hodowla worcha kosztuje? Wchodzimy głęboko no, w ten temat. Nie na skrzynkę. Dobrze. Grunt ma dobre podejście. Jeżeli strzela komuś w twarz, kończąc jego życie, aha, chce, żeby jego przeciwnik usłyszał, że Grunt wie o tym, że strzelił mu w twarz. Headshot. Ty, ale pomyśl sobie, jak bardzo przypołowy by było. Zobacz, jesteś na wojnie. No. Strzelasz do ciebie, wiesz, śmiertelna rana, padasz na ziemię. I wiesz, i przed śmiercią ostatnie co widzisz i słyszysz to gościu, wiesz. Headshot. Tak wiesz, yes! You just got pwned! Bijacz! Straszne. No. Jeszcze jak się wykrwawiasz i leżysz w tej swojej kałuży krwi, to jeszcze widzisz, że gościu przychodzi i cię zaczyna tibagować. O Boże, nie, myślę, że... Nie, chyba masz jeszcze na tyle, nie wiem, siły czy coś, żeby mu wsadzić nóż w dupę czy coś takiego. To już zbyt niebezpieczne jest. Ciekaw jestem, czy ktoś kiedyś próbował na wojnie zrobić tibaga. Nie chcę wchodzić w ten temat. Na wojnie robili ono za dużo rzeczy. A ja zaraz zginę. Tak, odsuń się. Ach. Zbyt na pałę. Wiem, ale... Wiesz co, ta otoczka nie pomaga. Znaczy, no, jest mega źle skonstruowany ten level. To jest prawda. Też sobie wielokrotnie ginąłem. Nie. Chodzi mi o to, że jak dostajesz obrażenia i się pojawia to czerwone, to nie widać przez to. Ja rozumiem, że to ma pokazywać, że oznacza schronienie. Ale rozumiesz, jak nie widzisz, to co to za różnica? Trochę daleko nas cofnęło. O jest. Dobra. Powiem ci, że ten grunt lubi strzelać. Grunt, podejdź tam do nich bliżej, ty w końcu masz strzelbę. Czemu ty nie masz strzelby, Grunt? Grunt! Grunt! Czyli za każdym razem wam muszę mówić, co wy macie... Strzelby macie strzelać. Nie wiem, dlaczego się zresetowało to. Za każdym razem mi się resetuje. Dobrze, Grunt. Wiesz co, myślisz, że trzeba traktuje Grunta jako taką, wiesz, świadomą, normalną istotę? Czy bardziej jako takie zwierzę, które potrafi strzelać z broni wielkiego kalibru? Nie, wydaje mi się, że Shepard traktuje go jak jakiegoś 3-letniego dzieciaka, którego, wiesz, patuje w głowę, jak zrobi coś dobrze, ale przy okazji się cieszy, że ma dużą broń. To jest takie 3-letnie dziecko. No tak, no, ale to tak samo zwierzęta są troszeczkę jak dzieci, tylko takie, co nigdy nie dostają. No, wydaje mi się, że tak Shepard traktuje. Jak takiego swojego zwierzaczka, który ma broń masowej zagłady. Ale z drugiej strony, szkoda, że nie można grać. Ale z drugiej strony, czy to źle? Zobacz, Grunt ma tak, ma ciepło, ma gdzie spać, ma co jeść, ma z czego strzelać, ma skąd wziąć amunicję, ma skąd wziąć pancerz. A inne krogany to A inni kroganie co? Muszą żebrać. Żyć na te swoje tuczance. Tak, promieniować się. Dokładnie. Walczyć o samicę, której i tak nigdy z nich nie zobaczy. Bo wszyscy wiemy, że nikt nigdy nie zaliczy. No. Tylko Grunt. Vrex. Grunt i Vrex. Ach. No,
nie przesadzacie już tym trochę? Nie lubię tej, naprawdę nie lubię w sensie, tej ile, nie wiem co wy całą armię wysyłacie... Po jednego najemnika, nie? Nawet nie tyle po jednego najemnika, no... Znaczy, no w sumie tak, po jednego najemnika. To wam się... Ci ta ochrona naprawdę musi być zajebiście tania, skoro opłaca im się zatrudniać tyle osób! Mhm. Jeszcze dodatkowe roboty. Jak czyli mówisz? Faktycznie to po prostu życie tych ludzi jest tak bezwartościowe w tym świecie. No tak, no spójrz, mają takie same pancerze i to w dodatku żółte. Mhm. O kurwa, mać! Chłopaki, weźcie tam z nimi porozmawiajcie, co? Mam coś? O, grunt wyleciał na pałę. Bardzo dobrze, grunt. Zrób to jeszcze raz. Odwróć ich uwagę. O Jezu. Oh, fuck, ten to wyleciał na pałę. Weź się schowaj, niech cię życie ten. No chowam, ale to już się robi... Właśnie to, tak, to nie wiem, czy to nie jest tak, że dopóki nie ruszysz do przodu, to oni będą się spawnować, wiesz? Nie. Tak nie powinno. Jak prawdziwy snajper. Z przyłożenia. Ej, no bo snajperzy muszą być celni, tak? Tak. Więc jakie jest największe prawdopodobieństwo, tak, że trafią? Jeżeli coś jest blisko ciebie, to jest tak, większa szansa, że w to... O! Jest! Mamy nowy karabin! O Boże. Coś pięknego. Nice. Ale nie, naprawdę nie ufałbym systemom bankowym w tym świecie, skoro tak wygląda hakowanie. Tak, hakowanie możesz zrobić przez apkę, po prostu. Ale też z drugiej strony, pamiętasz, mówiliśmy, że w tym świecie pieniądze jakoś nie mają takiego większego znaczenia. No. Nie są tak, wiesz... Nie jest taki twardy koncept. No nie. Waluta jest tutaj bardzo płynna. O, zobaczmy, co jest za tymi dodatkowymi drzwiami. Robotnicy, nie pamiętasz? A, faktycznie, no, oni się tam zamknęli. Wiesz co, Shepard powinien nazwać ich tchórzami. Shepard nazwie ich tchórzami. Każdy według Sheparda, który unika pełnej otwartej walki, wymiany ognia pomiędzy robotami, najemnikami i jakimiś płatnymi mordercami, nie jest wart zachodu. Nie. A cieszę się, że pytasz. Cieszę się, że poruszasz tą kwestię. No, trzeba wybaczyć. Tain też nie jest doskonały. Nie jest. Ale jest i tak BDS-owy. Ty się cieszysz. Trzeba by się dostać do apartamentu jakiejś babeczki, jak jest najszybsza droga. To jest ważne. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Szybko. To się zwolnijcie. Właśnie. Dokładnie. Tak kończą frajerzy. Nie czytacie druczków na umowach, to tak kończycie. Widać, teraz co? Że niewyedukowani salariani. Dokładnie. Ja podejrzewam, że normalnie w opiniach pracodawcy tam było. Uwaga, czasami pojawiają się mordercy, czasami strzelają najemnicy. Nie płaci za nadgodziny. Nie płaci, i co jest najważniejsze, czasami nie płaci za nadgodziny. Dokładnie. Bo, umówmy się szczerze, podejrzewam, że w tym świecie najazdy
armii wynajmowanych przez korporacje do innych korporacji są dosyć częste. Są dosyć częste i normalne. To pewnie mają takie wiesz, szkolenia, co zrobić, jeżeli na twoim piętrze rozpocznie się strzelanina pomiędzy najemnikami. O, to dostałeś. Sam jej powinieneś to powiedzieć. Mm-hmm. Twardzielu. Gościu jest salty. Shakuj. Nawet pieniędzy nie wzięliście. Biedaki. W apteczce masz pieniądze, no kurde. No bo to są awaryjne pieniądze. Dobra, panowie. Zrobimy taką, tak. Taką akcję Liść Dębur. Mm-hmm. Będzie zajebiście. Tutaj trzeba. Będzie zajebiście. O, patrz. Dawaj, z podwyższenia. Tutaj, dawaj, Garus, będziesz mieć przewagę terenu. Zobacz, czy ten... Garus. No dobra. Dobra, starał się chłopak, tak? Garus, proszę weź nową snajperkę. Ja też chętnie wezmę nową snajperkę. Myk. Dobra. Przycelę. Panowie, ze wszystkiego co macie. Jezu. Fuck. Niech używaj umiejętności. No, kurwa, zapomnij nasz o tym. Uch. Brutalne. Może jest zawsze... Strzel w tą beczkę ognia, czy cokolwiek to jest. No, spal go. Ej, co jest? Co jest? Dobra, masz, zjedz. Strzel w tą beczkę, niech wybuchnie. Imponujące. Dobra, uznajmy, że ten atak wyszedł nam lepiej niż wyszedł, dobra? Dobra. Nikt nic nie widział, byliśmy smooth, byliśmy zajebiści. Wiesz co właściwie powinniśmy zrobić? Jak to się otwierało, trzeba było tam wystrzelić jakiegoś nuka czy coś. Tak, ale nie mamy to jeszcze nuka. Nie mamy. O. O. Nie przejmuj się. Już czuję, że potrzebujesz munduru na zmianę. Mm-hmm. O! Powiem ci, że grasz twardy jak na gościa przy okie. Jakie ciekawe rzeczy tu opowiadasz. Dlaczego? No. Dlaczego? O, patrz jaki gangster. Pewnie teraz mu głupio. W tym momencie jest mu głupio. Shepard musiał strzelić. Właśnie, Gaius. Dokładnie. Nic nie widziałeś. Gówno widziałeś. Zapamiętaj to sobie.